W tym filmie ja i mój kolega GMF będziemy zamieniać się miejscami co kilka minut, a wygrywa ten, który po zmianie przeżyje dłużej. Dodatkowo żaden z nas nie zna dokładnego czasu, w którym się zmienimy. Dowiemy się o nim dopiero 10 sekund przed teleportacją, a jeśli spodoba Ci się ten film, to nie zapomnij o subskrypcji tego kanału z włączonym dzwonkiem, ponieważ aż 759 milionów tysięcy osób, które obejrzało moje filmy, nie subskrybują mojego kanału. Również możesz zostawić łapkę w górę, ponieważ bardzo mi to pomaga, a teraz przejdźmy do filmu. Leci tu weter, dawaj! O nie! Chociaż... O Jezu, co ja mam, chłopie? Będzie dobrze u mnie. Nie chyba. Będzie dobrze, bo chłopie masz deda instant. W ogóle widzowie, zapraszam was do GBFA Kadoł, ponieważ tam jest odcinek ze mną, właśnie z tego, że tak powiem, trybu. Tak? Możecie zobaczyć, jak go... Co to za bloki? Ej, najgorsze jest to u mnie, że ja się zatrzymałem na Minecrafcie, wiesz jakim, nie? 1.8, 1.7, coś takiego pewnie. Tak, tak, tak. Spokojnie. To, z czego się cieszyłem, już jest gotowe, ale... Jezu, słyszę te poczwary, które mnie zabiły w twoim odcinku. Ale tylko przez to ten jeden... A bo dobra, nie spoilerujemy. Dokładnie. Jak ktoś chce, to niech może sobie zobaczyć. No padnij! Nie, dobra. Nie... O dobra, zabijesz. Już myślałem, że to koniec. Tanio, skoro nie sprzedam. W końcu youtuberzy są jak karaluchy, zawsze się tam jakoś utrzymają. Wiesz co? Dokładnie. Tak, kurde, czasu brak. Jezu, słyszę bardzo złe moby. Niestety, kurde, chciałbym, żeby mi to przeszkadzało, ale no, podoba mi się to. Oj, i to bardzo złe. Ale spokojnie. Co jest? Ząbek na kurczaku. Chłopie, ale to jest rzadkie, nie? Strasznie rare. Tak, wiem. Historia pisze się na naszych oczach. Dokładnie. Ej, jeśli będziemy się tapać w trzeciej minucie, to będzie jak tragedia, stary. Dobra, ja mam pomysł, bo ogólnie lawy nigdzie nie mogłem znaleźć, chyba że tu gdzieś jest. Tak, wiem, w tamtym miejscu była lawa. Proszę, nie piszcie mi tego w komentarzach. Ale mam pomysł. Strasznie. Ej, wyleciał za mną ten zombiak. No. Nie. A, nie dobra. Gadaj, nie mam gadaj. Wiaderko. Oh. Ej stary, ale uważaj, bo już może być słabny. W sumie nie wiem, kurde, nie wiem, już to mówię, po prostu jestem miły. Faktycznie. Nie masz szans, już może być słabny. Chyba nie mam. Czego nie masz? Szans. Ej, no dobra, niech się stopuje, chłopie, to już za długo trwa. Dobra, spokojnie. Za długo. Co jest? Jest jakimś trollem! Nie no, widzowie wiedzą o czym, chłopie, nie mogę ci powiedzieć, ale widzowie wiedzą co ja widzę, bo mam nadzieję, że ty tego nie zauważysz, jak się tutaj... Zobaczymy. Wiemy oboje. Jezu. Ja czekam na słapa ogólnie. Ty, a co ty przygotowałeś? Mówisz, że masz słabą sytuację, nie? Ale już teraz mogę mieć dobrą. Kurde, to nie podoba mi się to. Słuchaj, ale, chłopie, najgorsze jest to, że jeśli ty... Wiem, widzę. Że jeśli ty przeżyjesz i ja przeżyję, to będzie, chłopie, tragedia, nie? Wiesz, że ja też za wcześnie zeskoczyłem, ale miałem wiaderko? Ty na filmie ty przetrwałeś na pół serduszka w tej lawie, gdy nie zabiła wysokość, a liczba za jeden tik więcej mi zginął. A wiesz, że ja też wyskoczyłem, ale za wcześnie? Chłopie! No jelo! 1-0. Gramy do 5 ogólnie, widzowie. Znaczy, ja BO5, czyli nie próbowałem 3 robić, punkty musi mieć wygrany. Co mówisz? Tak, do 3 wygranych gramy. Ja nawet wiadra nie próbowałem robić, ponieważ myślałem sobie, że perfekcyjnie, chłopie, skoczyłem, nie? To się wybudowałem na 100 kratek do góry. O nie, gdzie mnie zrespi... Ja pierdziule. Kup, jakie mam farto i jakie to z tobą znubię. Ej, no nie wiem, no to raczej już chyba losę. Ale u mnie losę, wiesz? U mnie losę raczej. Bo jestem, mogę ci powiedzieć, że jestem w tropikach. O Boże, tropiki to, chłopie, nie wiem, najgorszy biom chyba w Minecrafcie. Bez kitu. Nie wiem, kto to tworzył. No, ale kurde, kiedyś jak się grał w Minecrafta, tropiki były, wiesz, takie fajne wyglądały, wiesz co, kota mogłeś sobie zdobyć. Teraz to jest shit. Bardzo ładnie. Beautiful. No, chłopie, nie gadaj, że ty zdobyłeś, a co tam, masz, pochwal się, stary. Nie. No pochwal się, nie bądź tak. No to mam nadzieję, że nie zdobyłeś tej świątyni, ponieważ tam są pułapki. Dokładnie, że ją zdobyłem. Chłopie, ale to mam nadzieję, że nie wiesz, ja sam nawet nie wiem, jakie tam są pułapki. Ale ja wiem. Nie gadaj. Co jestem, mam dedówę? Jeśli tam jest TNT, to mam instant dead, stary. Nie no, żartuję. Co ja odwalam? Tracę czas, chłopie, już minuta 10, a jeszcze nawet planu nie mam, nie? Tak, ja. Kolejny szkielecior, ale mnie nie trafił, co jeszcze? Strzela do mnie jak powalony. No chłopie, bo te szkielety mają aimbota, nie? Chłopie, już myślałem, że mam mega farta, bo zrespiłem się w wiosce, czajba, za ta wioska jest, nie wiem, ma 3 domy na krzyż, wioska jak... No nie wiem, no. Ja mam nawet farta, bo fajnie sfarciłem. Dobra, ja nie mam farta, ale... To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie mogę. Villager oszust. Czekaj, bo mam deda. To dobrze, to dobrze. Nie, no nie mam, żartowałem. Jednak nie mam, uratuję się. No, ale szkoda. Ale fajnie, chłopie. Ale jak ja tu widzę szkielety, stary, to tok się boję. Chłopie, to rób, ja ci normalnie zrobię pułapkę na te szkielety. Co? Słapisz może być. Ale jaja ty, bo wiesz co? Bo nie znalazłem tego, co chciałem. Nie mam nic. O nie! Dobra, nie ryzykuję, stary. Ja też nie. Przeżyłeś? Tak, jak ale... Miałeś wiadro! Ty, nie, w ogóle tepnęło mnie dopiero przy samej ziemi. Co ty mi chciałeś zrobić, ty, wariat? No nic, ja nie miałem nawet pomysłu. Aha, dobra. Ej, mnie dopiero przy samej ziemi tepnęło, to tak miało być? Tak. No bo mówię, no chłopie, nie miałem nic, nie? A, rozumiem. Że nie będę ryzykować śmiercią, cześć bardzo, no bo myślałem, że masz wiaderko, a ty nie miałeś wiaderka, się okazało. Miałem. Tak? A, no to... No tylko ja dopiero widziałem, jak już byłem przy ziemi, wiesz? Kurde. Ale biom dałeś, stary, jesteś super. Naprawdę, uwielbiam cię, stary. Naprawdę. Nie ma sprawy. Można od 3 minut, tak? Swapować się? Tak. Do 6 nawet, więc strasznie długo. Dobra, rozumiem. Weź teraz giniesz. Mam nadzieję, że chłopie... Co? Że ginę? No nie, nie mam tej stary. Mi się wydaje, że to ty giniesz. Nie. Wydaje mi się, że to raczej ty. No to jest... Swapping, wiedziałem! Nie, oszukało mnie! Wiedziałem, głupie, że nie ma co ufać tej głupiej grze. Naprawdę. Oszukali mnie. Giniesz. Wiadro, jak tak o chłopie robione, weź, tak? Co ty sobie myślisz? No, kurde! Giniesz. Wiadro, jak tak o chłopie robione, weź, tak? Co ty sobie... Nie ma tak łatwo. Mogłem szybciej zeskoczyć, to byś nawet czasu nie miał. No, mogłeś. Kurde, ale zrąbałem. Chłopie, niestety takie tuchedowe spadki z wysokości na nas nie działają, bo jesteśmy fajfedami już po pierwszej gierce. Dlatego trzeba to zrobić na mózg. Teraz masz zastawioną pułapkę życia, chłopie. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek cię tak strapował, nie? W jakiejkolwiek, chłopie, grze. W sensie chodzi, dobra. Tyle procent mózgu na to. Co ja gadam? Ja mam pomysł taki, że hej. Ej, jak coś... Dobra, nie. No skumam, dobrze. No co? Cieszy mnie to. Nie, nic, no co, nic. Cieszy mnie to. Szkoda, że akurat teraz zgniesz pierwszy instant damage, ale... Tak myślisz? Tak mi się... Znaczy, no... Jestem pewien. Kurde, no dobra. Ja się muszę wyhealować, bo nawet tutaj żarcia nie mam, a już chłopie 2 słapy to już trochę czasu zajęło. 2 minuty... Czyli co, u mnie gdzieś lawa pulka była? Była, no. Była lawa pulka. Była lawa pulka i był ten do pillagerów. Wiesz czym jest pillager? No pillager, no to ten villager, który strzela do ciebie z kuszy, nie? Kurde. Oj, ciężko będzie. Ty, ale... Czyli, że ty musisz znaleźć albo lawa pulkę, albo pójść do netheru, albo zebrać moby. Kurde, nie wiem. Albo z piramidy znaleźć. Kurde, nie wiem. No, w sumie sporo jest jeszcze sposobów, na które możesz mnie zabić. No bo ty masz też wiadro, nie? Mhm. Tragedia. Dzięki, że mi mówisz, stary. Spoko. Ty, dobra, to jest to, mam nadzieję, że to jest to, nie? Bo jak nie, to stroluję. Dobra, czekasz na klęskę. No, może i tak. Wiadro, to... A na jakim fowie grasz? 90. No, jedyny normalny fow, prawda. O, kolego. Jesteś gotowy? Tak. Nie gadaj. Nie! Jo, Boże, wiadro. Giniesz? Powiedz mi, że giniesz. Nie, pochodnie mam. Nie. Specjalnie ją zrobiłem. Ja się zatrzymałem. Nie, ale jestem głupi. Ty jesteś głupi, chłopie. Ja robiłem pułapkę. Mogłeś mi zrobić taką samą pułapkę jak ja. I nie byłem na to przygotowany, bo ja sobie pochodnie zrobiłem. Nie wiem, jakoś chłopie nie pomyślałem, żeby pochodnie zrobić. Kumasz, no widzisz. Totalnym tuchedem. Ty, no dobra. A już nie mam jedzenia nawet. Ale chłopie, ja mam rybki, bo jestem obok wody. A już 3 słapy przeżyliśmy, czaisz? No chłopie, jesteśmy prosami, ja uważam. O nie, problemy. Ty creeperowska, co ty zrobiłeś? Już zebrałem z 5 sopiaków na ciebie, czaisz? Żeby cię... Ej, ale w sumie, da się wytimingować creepera, myślisz? Nie, co ty, ciężko. Znaczy, no tak, pewnie da się, ale ciężko. Dajesz się, chłopie, jakby jakiś lag serwera nagle się trafił, to była tragedia przecież. O, znalazłem twój crafting, jest kozacko. Spoko. Nie wiem, teraz musisz chyba polec, bo za długo. A co? Nie wiem, co ty mi robisz, nie? Masz rację z tym, że ktoś z nas musi teraz polec, bo już za długo. Sugerujesz coś? No sugeruję, że jesteś martwy już praktycznie, ale też sugeruję, że kurde muszę zrobić sobie pochodnie, bo chłopie do tej pory nie zrobiłem pochodnia, specjalnie zdobyłem... CO?! 03! Ale to wytajnikowałeś! Kozasko! Dobra, Jezu! Ty... Ja pierdziule 03, no nie! Dobra, dawaj ostatnią gramy, bo dobra, trochę długo. Kurde, trochę ciężko. Chłopie, jak ciężko? Znaczy nie wiem jak u ciebie, ja mam najgorszy biom jaki mógłbym trafić, czaisz bazę. Zimowy? Nie, zimowy jeszcze wydaje mi się, że jest git, ponieważ przynajmniej łatwo widzisz lawapulkę, no szczęście w nieszczęściu. A ja chłopie jestem w lesie zwykłym, nie? Czaisz. I patyjków nie mam, wszystko jest nie tak. Ej! Dobra. Dobra, nieważne stary, my jesteśmy tu headami totalnymi, ponieważ istnieje pewna metoda w nowszym Minecrafcie, żeby łatwo znaleźć lawę. Ale dobra, trzeba to chcę robić. Chyba trzeba. A że ty pochodnie zrobiłeś, stary, to było tak bolesne dla mnie, nie? Ale nie mogę, że zginąłem 03. Kurde no. Ty, ale tak szczerze to nie... Nie wiem, czy aż tak warto timingować, nie? Warto, warto. No warto, warto, ale no wiesz, no, wywaliłeś się, ja się też przez to wywaliłem. Zostawcie mnie wszyscy. O, widzę ładne tam potworki. No, są potworki. Zajebiście. Tylko proszę. Ja nie wiem, czy robisz totalny ryzyk fizyk, czy nie, ale... Rób ryzyk fizyk, mówię. Popłaca, stary. Nie! Och! Jezu, dobra, uff. Chłopie, nie strasz mnie, bo ja sam już mi się... Ja wystarczająco chłopie siebie straszę. Ty nawet nie wiesz, co się u mnie dzieje teraz. Czemu tego tu nie ma? No wszystko jest nie tak. Proszę. Proszę, no. Nie, no teraz musisz paść, no nie ma opcji. No chłopie, nie denerwuj mnie. Ty byś padł na 100%, gdyby mi się to udało, no. Kurde, na speedrunach zawsze wychodzi. No i walić tę grę, nie? Ta? No walić, no. Walić. No i co? No, za***cie! Lawa, jeszcze płynna lawa! Kupię, specjalnie wykopałem taki dół. Elo! Nie, no nie da się! Nie da się w tym Minecrafcie nic zrobić. Skąd ty masz kilof jeszcze, oszuście? Co z to? Tak więc widzowie, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to dajcie znać w komentarzu, czy się podobało. No i zostawcie kciuka w górę. To będzie więcej tego typu odcinków. Także pozdro. I przede wszystkim jakaś... Kurczę nowość od Bedwarsów. Dobra. Pozdro! Dobra.